Witam, nazywam się Maciej Kuźma, jestem współwłaścicielem firmy Agroltech. Dzisiaj mamy do zaprezentowania opryskiwacze firmy Woprol, producenta z południowej części Polski. Przejdźmy do prezentacji. Tutaj mamy opryskiwacz 2,5 tysiąca litrów z belką 21-metrową. Opryskiwacz wyposażony jest, akurat w tej kompletacji, wyposażony jest w dyszel sztywny górny, rozwadniacz boczny Polmak, koła 11.2x42, błotniki, dodatkowo zamontowany zawór do napełniania. W wyposażeniu standardowym cały opryskiwacz wyposażony jest w osprzęt firmy Arak, czołowy włoski producent, pompa udorowska, głowice trzypozycyjne aragowskie, wszystkie zawory, filtry też aragowskie. W standardzie są trzy głowice, jest trzypozycyjna z trzema końcówkami, w tym jedna przeciwwieczna. W wyposażeniu standardowym opryskiwacz wyposażony też jest w akumulator hydrauliczno-gazowy do amortyzacji belki. Siłownik wychylenia belki do skłonu. Amortyzację, stabilizację belki z amortyzacją na podwójnym amortyzatorze i po czwórnej sprężynie. Wersja opryskiwacza, którą dzisiaj prezentujemy, wyposażona też jest w osobny zbiornik do hydrauliki. Czyli do ciągnika nie są podłączane żadne węże hydrauliczne. Każdy opryskiwacz firmy Woprol wyposażony jest w suchy wskaźnik poziomu cieczy, gdzie to jest znane od czołowych producentów takich zachodnich. Wszystkie opryskiwacze wyposażone są też w regulację przepływu oleju na każdy siłownik osobno. Służy to temu, że każdy ciągnik ma inny wydatek pompy, inny przepływ oleju. Też możemy sobie regulować prędkość rozkładania i składania belki. Każdy siłownik osobno. Opryskiwacz wyposażony też jest w dwie puczki zbiornika głównego, które służą do umycia zbiornika przy zmianie środka oprysku. Opryskiwacze firmy Woprol wyposażone są w belkę rozkładaną hydraulicznie, niezależnie prawa, lewa strona. Dodatkowo mogą być wyposażone w belkę rozkładaną asymetrycznie, tak zwane ćwiartkowanie belki. Bardzo fajnym i ciekawym rozwiązaniem w opryskiwaczach firmy Woprol jest też blokada belki do składania jednostronnego. Za pomocą dwóch siłowników, tutaj są wspalane takie łódeczki, celowo jest taka łódeczka, siłowniki się rozpychają, przez to belka zawsze nam, siłownik dojdzie do najgłębszego miejsca i belka zawsze będzie w poziomie. Konstrukcyjnie żaden polski producent nie robi tak
dobrze wykonanej belki jak Woproń. Prezentowany opryskiwacz wyposażony jest w komputer Bravo 400, który wyposażony jest w 7 sekcji, które rozłączają się automatycznie przy nakładzie oprysku.